Krótka, ale bardzo ważna sprawa, moi drodzy. To jest prośba o pomoc, więc jeżeli możesz udostępnić ten film, zareagować jakkolwiek na niego, to już bardzo dużo zrobiłeś. Z góry dzięki. Ale do rzeczy. Jest takie stowarzyszenie, które nazywa się Łanowa. To jest Ania, współzałożycielka Łanowej. Można powiedzieć, że Łanowa to dwie rzeczy, bo Łanowa to jest nazwa ulicy, przy której mieści się Dom Pomocy Społecznej, przy którym właśnie jesteśmy i w której mieszkają osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ale Łanowa to też stowarzyszenie i wspólnota. I jako stowarzyszenie i wspólnota działamy przy klasztorze Ojców Dominikanów w Krakowie. I ta grupa, czyli ta mniejsza grupa, zrzesza część osób, które są mieszkańcami tego domu i wolontariuszy. I razem no, staramy się tworzyć coś, tak? Jakieś właśnie dzieło, wspólnotę, to jest wielkie słowo, ale myślę, że opiera się to na dwóch rzeczach, na przyjaźni, no i na wspólnej drodze do Pana Boga, bo jakby po to ta grupa powstała po to, żeby przygotowywać osoby z niepełnosprawnością do sakramentów. A to jest Adam. Łanowa 43 i ja tam na Łanowej pracuję, mam pracę terapeutyczną. Po kolacji chodzę do pracy, a potem mam wolne. Wszyscy wiemy, co w różnych obszarach naszego życia zrobiła pandemia. Dostało się także tym, którzy są zamknięci przez pandemię w takich jak ten domach pomocy społecznej. Dom został zamknięty, że nie mogą przychodzić osoby z zewnątrz, czyli nie można odwiedzać mieszkańców tego domu, że osoby mieszkające w tym domu właśnie mają zdalne zajęcia, co jednak wydaje się dość abstrakcyjne. A dla nas zmieniło tyle, że nie mogliśmy się spotykać, tak? Więc nie było spotkań tych poniedziałkowych, spotkania poniedziałkowe to msza, a później jakieś wspólne zajęcia. I nie było obozów, nie było dwóch czy nawet trzech obozów po kolei. Był teraz wrześniowy pierwszy raz od dłuższego czasu, więc jakby czas dla nas się zatrzymał. Innym skutkiem pandemii jest brak wolontariuszy. I to spowodowało, że teraz ludzie, którzy wcześniej byli w Łanowej, czyli odeszli, no nie wiem, właśnie założyli rodziny, poszli gdzieś dalej i w tej grupie zaczęło brakować ludzi, tak? Czyli pandemia sprawiła, że brakuje wolontariuszy, którzy dalej mogliby tworzyć to miejsce. I teraz to jest ta sprawa. Potrzeba wolontariuszy. Takich jak oni. Potrzeba ludzi niedoskonałych, niegotowych, niewyspecjalizowanych, ale takich, którzy mają dobre chęci i chcą spróbować. My też wcześniej nie mieliśmy doświadczenia, bo mówię też w imieniu innych naszych znajomych, więc po prostu warto przyjść i zobaczyć. Wyobrażenia są czasami inne niż rzeczywistość. Myślę, że warto sobie dać szansę, bo gdzieś tam strach zawsze jest. A gdzieś tam kiedyś usłyszałam, że po drugiej stronie lęku jest pragnienie, więc jeśli jest to pragnienie pomocy, to często dopiero postawienie przed sytuacją, w której myślimy, że sobie byśmy nie poradzili, radzimy sobie i tę sytuację gdzieś tam przełamujemy. A nasi podopieczni są przeróżni i gdzieś tam okazuje się po pewnym czasie, że przychodzimy z chęcią pomocy, a to gdzieś tam oni pomagają nam w różny sposób. Jeżeli chcesz chociażby spróbować, sprawdzić, dowiedzieć się czegokolwiek, napisz do nich maila. Ja przyszedłem do Łanowej w 2014 roku bez szczególnych oczekiwań. Chciałem jakoś swój czas poświęcić. To, co mi dali podopieczni, to takie inne, prostsze postrzeganie świata. Bo u podopiecznych wszystko jest na tej ewangelicznej zasadzie tak, tak, nie, nie. Jeśli danej osobie coś się podoba, to daje temu natychmiast wyraz. Jeżeli coś się nie podoba, to też to natychmiast wiadomo i takiej prostoty. Prostoty serca, prostoty życia mnie cały czas uczą. Jeżeli nie chcesz lub z jakichkolwiek powodów nie możesz zostać wolontariuszem, to proszę udostępnij ten film. To jest dosyć pilna sprawa, więc taka pomoc bardzo się nam przyda. Z góry dzięki, trzymaj się, dobrego dnia, cześć.